Witam w module poświęconym interfejsowi użytkownika. W tym przypadku przyjrzymy się temu, jak twórcy Java przygotowali platformę do tego, żeby tworzyć aplikacje okienkowe. W tym celu bliżej przyjrzymy się bibliotece, frameworkowi Swing. Poznamy jego podstawowe elementy, między innymi z jakich komponentów możemy tworzyć widoki, tworzyć okienka, jak obsługiwać zdarzenia oraz jak tworzyć złożone menu. To wszystko zobaczymy w tym module. Zapraszam. Jednym z podstawowych założeń, jeśli chodzi o interfejs użytkownika, to jego przenośność. To znaczy, cel jest taki jak przy całej platformie. Raz napisany program można uruchomić na różnych systemach operacyjnych. Więc również aplikację okienkową, którą piszemy, możemy później uruchomić czy pod systemem Windows, czy Linux, w zasadzie bez żadnych dodatkowych przeróbek. W tym celu twórcy Java przygotowali dla nas całe API, które w swojej pierwszej wersji nazywało się AWT, czyli Abstract Window Toolkit, i było takim pierwszym podejściem do tego, jak można stworzyć uniwersalny sposób tworzenia aplikacji okienkowych. Głównym celem było znalezienie takiego zestawu kontrolek, który jest wspólny dla różnych systemów operacyjnych. Dzięki temu można było tylko i wyłącznie korzystając z nich tworzyć aplikacje, które rzeczywiście uruchamiały się natywnie na każdym systemie operacyjnym. Natomiast z czasem stwierdzono, że jednak nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ tego typu interfejsy były bardzo ubogie. Nie było kontrolek na przykład, które występowały tylko w jednym systemie operacyjnym, już nie mówiąc o kontrolkach, które być może dopiero wymyślano w przyszłości. Jako kolejna wersja, a w zasadzie kolejna biblioteka, inna biblioteka, pojawił się Swing, który miał trochę inną filozofię. To znaczy, zapominamy o tym, co jest dostępne w poszczególnych systemach operacyjnych, natomiast Java, Swing w tym przypadku, rysuje kontrolki od zera, od początku. Dzięki temu absolutnie wszystko w Swingu jest możliwe. W czasie tego modułu przyjrzymy się właśnie temu narzędziu, tej bibliotece, ponieważ daje ona nam dużo większe możliwości. Najważniejsze elementy, które rozróżniane są z punktu widzenia Swinga, są to komponenty, czyli każdy element graficzny nazywamy komponentem, kontenery, czyli obiekty, które grupują inne komponenty, oraz zdarzenia. Zdarzenia są to ostatecznie obiekty, które mają reagować na to, co się dzieje w interfejsie użytkownika. Mając te trzy elementy, jesteśmy w stanie stworzyć praktycznie każdą aplikację. Czym jest komponent? Komponent najczęściej może nam się kojarzyć z tym, co widzimy na ekranie, z pojedynczym elementem, zatem z przyciskiem, z checkboxem, z wyświetlaną listą. To, z czym mamy do czynienia, to są właśnie komponenty. Do każdego z tych komponentów możemy podpiąć obsługę zdarzenia, czyli na przykład, jeżeli uruchamiamy przycisk, jeżeli najeżdżamy na niego myszą, to możemy obsłużyć za pomocą zdarzeń. Kontener jest to obiekt, w którym zazwyczaj umieszczamy coś innego. Okno jest kontenerem. Znajduje się w nim wiele komponentów. Służą przede wszystkim po to, żeby można było grupować większą ilość komponentów. Na przykład bardziej złożone interfejsy tak naprawdę nie składają się ze 100 komponentów, tylko tak naprawdę z kilku obszarów i każdy z nich grupuje pewien zestaw mniejszych komponentów, które mają coś wspólnego funkcjonalnie. I właśnie do tego celu możemy użyć kontenera typu panel. Podstawową klasą, od której będziemy zaczynać tworzenie aplikacji, jest ramka, czyli JFrame. Reprezentuje najzwyczajniej w świecie okno. Jeżeli chcemy stworzyć nowe okno, piszemy nową klasę,
która dziedziczy z JameFrame, ustawiamy jej właściwości i ewentualnie reagujemy na zdarzenia. Inną możliwością zamiast dziedziczenia jest po prostu stworzenie nowego obiektu typu JFrame. Jak dokładnie to przebiega w praktyce, zobaczmy na screencastie. Na początku stwórzmy podstawowe okno. Do tego celu dodamy nową klasę, przykładowe okno w Swingu. Będzie ono dziedziczyć z JFrame, to już dodamy ręcznie, extends JFrame. Czyli główna klasa okna z pakietu Swing. Stwórzmy metodę main, w której stworzymy sobie takie przykładowe okno, co w efekcie spowoduje, że po prostu zobaczymy je na ekranie. Oraz w tym przypadku będziemy musieli stworzyć konstruktor, który pozwoli nam zbudować początkowy wygląd naszego okna. Załóżmy, że niech to na początku będzie prosta rzecz. Będziemy mieli przycisk. Na ekranie. Ok, to co możemy zrobić w najprostszej wersji? Użyć metody pack, która powoduje, że elementy, które są na ekranie, będą skondensowane, czyli będą zajmować tyle miejsca, ile potrzebują i nie więcej. Oraz ostatnim elementem będzie set visible, który powoduje, że okno w ogóle stanie się widoczne. Ok, dzięki temu uzyskaliśmy taki efekt, czyli przycisk, naciśnij mnie. Możemy teraz zobaczyć, co się dzieje, jeżeli na przykład będziemy chcieli zmieniać rozmiar okna, co się stanie z przyciskiem, jak będzie reagować nasze okno na tego typu zmiany. Dopasowywuje się. To jest cecha tak zwanych rozkładów, menadżerów rozkładu, o czym więcej później, ale bardzo ciekawy efekt. Czyli mamy zbudowane w ten sposób okno. Użyliśmy metody, która polega na tym, że dziedziczymy nową klasę okna po standardowej klasie JFrame. Możemy to zrobić jeszcze inaczej. Zamiast tworzyć po prostu klasę, możemy stworzyć bezpośrednio JFrame. Następnie tutaj pobrać główny kontener getContentPane. I analogicznie new J button, naciśnij mnie, okno, wtedy robimy pack na oknie, okno set visible true i uruchamiamy, czyli zamiast dziedziczyć klasę, o tutaj dla pewności usuniemy ten fragment, bo jest on w tym przypadku kompletnie niepotrzebny, zamiast dziedziczyć klasę tworzymy po prostu obiekt okna JFrame i go konfigurujemy. W przypadku prostych rozwiązań jest to ok, w przypadku bardziej złożonych rozwiązanie
z dziedziczeniem JFrame będzie bardziej adekwatne. Zatem mamy JFrame. Pokażmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tutaj użyliśmy metody pack, natomiast alternatywą może być ustawienie konkretnego rozmiaru samodzielnie. Metoda setSize, załóżmy, niech będzie to 100 na 100. Oczywiście wtedy musimy mieć pewność, że ten rozmiar będzie adekwatny i będzie dobrze wyglądał. I szczególnie jeżeli mamy aplikację na kilka systemów operacyjnych, że będzie to wyglądać odpowiednio. Czyli początkowy wygląd, rozmiar 100 na 100. Jeśli chodzi o aplikacje okienkowe, szczególnie takie, które mają działać w różnych systemach operacyjnych, bardzo ważna jest elastyczność, między innymi elastyczność widoku. Różne systemy operacyjne mogą mieć różne rozdzielczości, albo chociażby mogą zależeć od konkretnego urządzenia, na którym jest to uruchamiane. Java to w końcu również świat urządzeń mobilnych. Zatem jak stworzyć interfejs użytkownika, który ładnie nam się skaluje, ładnie nam się zmniejsza lub powiększa w zależności od tego, jakie są w tej chwili potrzebne rozmiary. Do tego celu został wprowadzony koncept menadżera ułożenia. Jest to specjalna klasa, która potrafi, analizując bieżącą sytuację, dostępne przestrzenie na widoku graficznym, wykorzystuje te informacje po to, żeby odpowiednio ułożyć element. I mamy kilka rodzajów menadżerów rozłożenia. Między innymi mamy border layout, który daje nam takie rozłożenie elementów, jak w klasycznym, można powiedzieć, w klasycznej stronie internetowej. Mamy nagłówek, mamy stopkę, mamy lewą stronę, prawą stronę, na przykład do menu albo do jakichś podręcznych operacji oraz centrum, dzięki któremu możemy umieszczać tam treści, które są zasadniczą częścią naszego programu. Innym rodzajem menadżera rozkładu jest flow layout. Flow layout po prostu układa nam elementy jeden za drugim. Czyli jeżeli dodajemy coś do kontenera, który jest zarządzany właśnie przez flow layout, to co dodamy, pojawi się sekwencyjnie jeden element za drugim. Ewentualnie, jeżeli zmienimy rozmiar tego kontenera, elementy odpowiednio się dopasują. Bardziej zaawansowaną formą rozkładu jest grid layout, ponieważ pozwala nam układ dostosować za pomocą tabelarycznych właściwości. Po prostu kolejne elementy, które umieszczamy w pewnych miejscach w tabeli. Dzięki temu mamy większą kontrolę, gdzie dany element może się znaleźć. Jeżeli chcemy profesjonalnie podejść do tworzenia interfejsów, to tak naprawdę nie tworzymy wielkiego, monolitycznego interfejsu, tylko duży widok dzielimy na kilka obszarów, tak zwanych paneli. I dla każdego z tych paneli zastanawiamy się, jaki rodzaj rozkładu byłby najbardziej odpowiedni. Jak stosować menadżerów rozkładu w praktyce, zobaczymy w devcaście. Poeksperymentujmy zatem co nieco i dodajmy kolejne przyciski. Content Pane, Add, New J Button, przycisk 2, niech będzie jeszcze ich więcej, żeby widać pewną specyfikę menadżerów rozkładu i zobaczmy, co się dzieje. Uruchamiamy i proszę. No, dość dziwna sytuacja, ponieważ potencjalnie powinniśmy mieć cztery przyciski. Mamy jeden, ostatni. Dlaczego? Dlatego, że domyślnie menadżerem layoutu jest border layout. I wszystkie elementy, które są dodawane za pomocą metody add w taki sposób jak tutaj, lądują po środku. Border layout to jest taki layout, który wyróżnia
część ekranu, środkową, wschodnią, zachodnią, północną i południową. Zatem jeżeli chcemy, żeby pojawiło się coś w danej części, musimy to wyraźnie zaznaczyć. I do tego celu jest drugi parametr. Korzystamy ze stałych, zdefiniowanych w klasie Border Layout. Czyli na przykład przycisk 2 będzie na dole, czyli South. Przycisk 3 będzie załóżmy, że chcemy, żeby był po lewej stronie, czyli będzie West. A przycisk 4 chcemy, żeby był u góry, czyli będzie North. Border layout, ach, tutaj wcześniej przeoczyliśmy. North. I proszę, zgadza się. Przycisk 2 na południu, przycisk 4 na północy, przycisk 3 na zachodzie i naciśnij mnie jest po prawej stronie, ponieważ to jest element centralny. Jeżeli byśmy dodali coś jeszcze na wschodzie, załóżmy, że przycisk 5 jeszcze by się nam tu pojawił i byłby na wschodzie, wtedy byłoby wyraźnie widać, że przycisk naciśnij mnie jest elementem centralnym. I tak też zrobimy. I zobaczmy, jak w tym przypadku będzie się prezentować nasze okno. Są wszystkie elementy. OK. Border layout jest domyślnym menadżerem layoutu, natomiast nie jest jedynym. Możemy go zmienić za pomocą metody setLayout. W przypadku każdego kontenera mamy taką możliwość i umieszczamy tutaj informacje o tym, jaki layout nas interesuje. Załóżmy, że byłby to float. Flow layout. Który układa jeden element za drugim. Proszę, nieco inna charakterystyka. Elementy są jeden za drugim. Jeżeli będziemy zmieniać rozmiar okna, będzie oczywiście się odpowiednio to przeskalowywać. W tym przypadku ten drugi parametr jest ignorowany. Możemy go równie dobrze usunąć w tej sytuacji. Jeszcze jednym rodzajem layoutu, o którym warto wspomnieć, jest grid layout, który tak naprawdę jest pewnego rodzaju tablicą. W związku z tym musimy zdefiniować, jakie rozmiary na przykład ma mieć ta tablica. Załóżmy, że niech to będzie tablica czy tabela 3x2. New grid layout. Tak, musimy jeszcze zaimportować. I nasze przyciski będą tak wypełniać ekran, żeby wypełnić naszą tabelę 3x2. Zatem mamy dwie kolumny i trzy wiersze. I po kolei przyciski w takiej kolejności, jak zostały podane, są rozkładane tej tabeli. Jednocześnie zobaczmy, jak się zachowuje ten layout manager w przypadku powiększania. Tak, zachowuje kolejność w tej tabeli i powiększa element. OK. To są podstawowe typy layoutu, z których można składać naprawdę bardzo złożone layouty, o czym nieco więcej za chwilę.